Cześć, tutaj Wallabia z przyszłości i chciałam tylko na szybko Wam przypomnieć, że ten odcinek także został nagrany w tej okropnej rozdzielczości, tak jak ten poprzedni, tylko do połowy, bo mniej więcej w połowie, zresztą sami zobaczycie, po jakimś czasie tam ogarnęłam już co jest nie tak, także nie całość tego odcinka jest zepsuta, tylko powiedzmy sobie około połowy. Także jeszcze raz przepraszam za te problemy z tą rozdzielczością i mam nadzieję, że i tak się Wam będzie miło oglądało ten odcinek, także zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej rozgrywki w The Sims 3. Witam Was pięknego poranka przed naszym weselem. Jak widzicie, pogoda jest piękna. Jest po prostu jakaś mgła straszna, ale no cóż, przynajmniej nie pada deszcz i nie ma burzy. Sara cały czas śpi, ja posprzątałam talerze z ogródka i ze środka też. Chyba wszystkie, ale nie jestem pewna, pewnie zaraz jeszcze jakiś znajdę. No i pewnie za parę godzin simowych będziemy już zaczynać naszą imprezkę, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli, chociaż znając mnie i moje szczęście, pewnie nic nie pójdzie po mojej myśli, ale zobaczymy. W domu cały czas gra ta muzyka dla dzieci i w łazience jest jakaś tragedia, wszystko jest brudne i zepsute. I chciałabym, bardzo bym chciała zadzwonić po pana do naprawy, ale niestety nas na to nie stać, więc Sara w poranek swojego ślubu będzie naprawiać zlew i odtykać toaletę i potem to wszystko jeszcze myć, ale chyba to nie jest dla niej jakiś wielki problem na szczęście. John znowu zaczyna imprezę, ale znowu go olejemy, ponieważ dzisiaj jest ślub nasz. Ja chyba od razu nawet już urządzę to przyjęcie, żeby wszyscy już wiedzieli, żeby przyjść. Cały czas jestem okropnie zachrypnięta, więc przepraszam Was, jak czasami mi się będzie łamać głos. Próbuję jakoś sobie pomóc herbatą, ale średnio mi idzie na razie. Dobra, urządzamy wesele o... może o 15? Czemu nie? Strój oczywiście wizytowy i zapraszamy na pewno pana młodego. Pewnie naszą ekipę z wieczoru panieńskiego, Johna też, Konstancję, pana tego tańczącego może niekoniecznie, chociaż w sumie. Z Roxy się przyjaźnimy, ale ona była dla nas niemiła. A z tymi ludźmi? No, może też, no nie wiem, może... Nie, oni byli jacyś dziwni, dobra. Robimy tak, jak jest. Tak, tak, przygotowania. Łuk już mamy. I krzesło mamy, nie mamy żadnego bufetu, tak jakby. Ponieważ na to nie stać. Ale wszystko inne jest, pewnie ktoś przyniesie jakieś żarcie, jak nie, to nie. Umyj tą toaletę. Żeby nie było wstydu. Coś byś chciała ulepszyć. Kupić ciasto. Już mamy ciasto weselne, jeżeli cały czas jest dobre. No nie wiem, czy jest. I weź sobie prysznic. Chciałam, żeby znowu sobie zrobiła takie mini spa poranne, ale nie wiem, czy będzie miała na to czas. Radio chyba też wywalę na zewnątrz, tak w ogóle. Niech sobie tam gra. Jakąś muzę klasyczną włączymy albo coś takiego. No i tutaj przyniosłam ogólnie wszystkie nasze rzeczy. Te baloniki, beczkę z sokiem, wszystko jest tutaj. Muzykę zmieniamy na klasyczną. A ty sobie skacz pod prysznic. A jeszcze trzeba umyć zlew. Także to jeszcze zrób. I pościelić łóżko, to będzie w ogóle super. A, bo okazało się, że nas nie stać na taki stolik na ciasto. Więc musiałam wynieść ten stolik z jadalni, więc stoją same krzesła. Chciałam je schować do wyposażenia, ale stwierdziłam, że niech stoją jak są. Mam nadzieję, że nikt mi nie popsuje znowu zlewu i tak dalej. Aha, ona się przebrała w swój strój wizytowy, ale to jest jej strój wizytowy numer 1. Ustawiłam jej strój wizytowy numer 2. Jest to sukienka nieidentyczna, ale bardzo podobna do tej, którą, jeśli pamiętacie, Sara miała na przyjęciu kostiumowym. Okazało się, że jest ogólnie sukienka ślubna jedna w trójce. Znaczy ja przypominam sobie, że miałam jakieś pobrane kiedyś, ale obecnie ich nie mam. Więc po prostu jej ustawiłam tą, taką właśnie tą, może ją pamiętacie. Bo po prostu nie miałam żadnych innych, muszę sobie jakieś pobrać na przyszłą okazję. Ale wydaje mi się, że wygląda w sumie całkiem spoko. Potknęła się oczywiście. O nie, jeszcze tutaj zostały dwa talerze, muszę je szybko wywalić, zanim goście przyjdą. Myślę, że ta impreza może nie wypalić pod wieloma względami. Ale będziemy się starać, żeby było jak najlepiej. Aha, mamy tylko naleśniki. To może zjedz sobie coś na szybko, na przykład jogurt. Tak o, po prostu, bo jesteś głodna dość. Chociaż zaraz będzie ciasto pewnie.
To zjedz sobie tak gryzka tego jogurtu, ale nie więcej. No nie, ona będzie go tam jeść na zewnątrz. Ja nawet go w ogóle nie je. Ja go schowam do lodówki, bo zaraz mówię, będzie... Okej, jeszcze wywala gazetę i już przyszli goście. Sherman, ciebie nie zapraszaliśmy, ale w sumie dobrze, że jesteś, bo jesteś spoko. No i jest Hal. Jest i on. Nie widzieliśmy się z nim już jakiegoś czasu. Dobra, zostaw, ja to wrócę za ciebie. Idź się przywitaj z Halem, bo dawno go nie widziałaś. Proszę bardzo, przywitaj się. Siema. Czy on się przywitał? Czemu nie możesz iść do Hala? No idź się z nim przywitaj. Okej, nagle Sherman się zreflektował, że mu się podobamy. Czy nikt nie przyniósł żadnego jedzenia? Może naprawdę by... No czemu oni buczą? Nie no, przecież to jest porażka. Pewnie by się przydało kupić ten bufet, ale przynajmniej postawimy ciasto. Może jak zjedzą ciasto, to będzie tym ludziom lepiej. Nie będą tacy głodni czy coś takiego. Dobra. Wiesz co, idźcie od razu właśnie ten ślub, bo zaraz ludzie zaczną ziewać znowu i wychodzić. No, zmykaj, zmykaj, zmykaj. Widzę w ogóle, że Nadine ma podobną sukienkę też do niej, ale trochę inną, ma inną... ten taki naszyjnik, tak jakby. Przestańcie buczeć, przecież wszystko jest robione. Niestety krzesek jest tylko 4, bo na więcej nie było nas stać. Ale, no co, inni se postoją najwyżej. Czy on się przebierze? Czy Hal się kiedykolwiek przebierze? No nie, jeszcze ktoś dzwoni, pewnie ten debil John. Nie, no przestań, czy mogę jakoś ten telefon wyciszyć albo zignorować połączenie? O, zignoruj. Dobra, super. No nie, jakie zamieszanie. Nie, 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 tylko nie to. Ale chyba ta mgła przynajmniej trochę zleżała. Czemu nikt nie jest przybrany? Czemu Hal nie jest przybrany? O dobra, już się wymieniają. O, dobra, teraz może będzie spoko. Czekaj, nie muszę zrobić skina. Ogólnie to nie wierzę sama w siebie, w swoją głupotę, ponieważ dosłownie przed sekundą stwierdziłam, że zrobię sobie screena, żeby mieć na miniaturkę do odcinka, więc włączyłam sobie pauzę w grze, włączyłam tab, zaczęłam robić tego screena i stwierdziłam, a taki, to jest taki ważny odcinek, strasznie, no bo wiecie, ślub, żeby wszystko się dobrze nagrywało, wyjdę sobie z gry i sprawdzę w OBS-ie, czy wszystko się dobrze nagrywa. I wychodzę sobie z tej gry i coś tam mi się zalogowało w tym programie. Stwierdziłam, że wejdę sobie jeszcze na wszelki wypadek w nagrania i zobaczę, że wszystko na pewno się nagrało, żeby nie było żadnego problemu. I chodzę w te nagrania i klikam sobie jakieś losowe nagranie, które dzisiaj zrobiłam. I się okazało, że wszystko nagrałam w złej rozdzielczości. I wy to oczywiście już wiecie, ponieważ to widzieliście przez ten cały czas. A ja właśnie nagrałam półtora odcinka w złej rozdzielczości, która była ustawiona na The Sims 2, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak tego nie zauważyłam, bo przed każdym nagrywaniem robię najpierw takie króciutkie nagranie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. I jakimś cudem tego nie zauważyłam. I nagrałam ten wieczór panieński i połowę tego wesela złej rozdzielczości. Po prostu nie wierzę w to, ale powiedzmy, że już jesteśmy... Ja to jeszcze zapauzuję, bo nie mogę się cieszyć z Sary wesela, jak jestem taka wkurzona. Stwierdziłam... już nawet nie będę nic mówić, po prostu jestem strasznie zirytowana, że tak to wyszło, ale nie mogę tych odcinków już nagrać od nowa, bo zapisywałam grę pomiędzy tymi nagraniami, parę razy zresztą. A to są też na tyle ważne odcinki, że nie mogę ich wywalić ani nic takiego, więc Sara nie zepsuła swojego wesela. Ja jej zepsułam wesele. No dobrze, no przynajmniej zobaczmy, jak się wymieniają obrączkami. Przynajmniej Hal nie zwiódł przed ołtarza. Nie przebrał się w swój strój wizytowy, przyszedł w kurtce skórzanej. Ale przynajmniej wszystko poszło mniej więcej w porządku. Dlaczego on nie ma żadnych pieniędzy? Nie rozumiem. Myślałam, że nam więcej da pieniędzy, szczerze mówiąc. Myślałam, że jakieś paręnaście tysięcy przyniesie. Ale no dobra, bierzemy, co nam daje. No to witamy, Hal. A nie, trochę więcej jednak nam dał. Jednak nie jest tak źle. Aha. A nie wiedziałam, że coś takiego nawet jest możliwe. Prowadził się jeszcze coś tam więcej przyniósł. Okej. Chciałam jeszcze zobaczyć, jak tutaj nasi goście płaczą.
Wszyscy wstali, się cieszą. O, ten rzucił chyba czymś w nas. Nie jestem pewna, czym nam nie rzucają. Ale to miło z waszej strony. Dobra, potnijmy sobie to ciasto, zanim ja się rzucę ze złości i przestanę nagrywać. Jeszcze to jest takie ironicznie, bo w poprzednim odcinku mówiłam, jak mi się świetnie nagrywa tą serię, a teraz jestem taka zrezygnowana. No ale nic, no nic nie mogę już z tym zrobić. Niestety już nie mogę tego naprawić. No, wy to kiedyś potniecie, czy nie? O, dobra, właśnie pocięła sera kawałek. No, bierzcie sobie, jedzcie. Co z tobą jest? Co, czy tobie jest zimno? Zimno jej jest, no nie no. Jednak wszystko idzie nie tak. Nie rozumiem dlaczego to. Co to za kot? A właśnie, bo Hal nie miał kota? Co ten kot robi u mnie w wannie? O co chodzi? Skąd on tu się wziął? A czemu ty tańczysz z jakąś tą, z Nadine? O co chodzi, gościu? Ja w ogóle bym się chciała mu przyjrzeć. Aha. Okej, okay, to może będziemy musieli tobie zmienić. Okej, okay, ma jednego przyjaciela, swojego szefa. Na szczęście nie ma żadnych innych dziewczyn. Chyba ze sobą przywiózł swój samochód, a nie. Naprawdę? Co jak wcale myślałam, że samochód akurat swój weźmie z tego domu, ale chyba został u niego. Śmiesznie w ogóle, że oni cały czas byli sąsiadami, a tylko chyba raz u niego byliśmy. Przestań z nią tańczyć w ogóle, zaj sobie spokój. Będziemy musieli mu zmienić to pragnienie życiowe. Chyba wydaje mi się, że jest taka nagroda szczęścia życiowego. Może mu ustawimy na tą policję, bo dopiero ma poziom drugi. Także może to by mógł zrobić. Przestań z nią tańczyć i sobie zjedz ciasto, jak nie to idź zatańczyć z Sarą. Ja ciebie zaraz podtemperuję, Hal. I nie będzie żadnego tańczenia z innymi pannami. Wszyscy krzyczą. Jest zimno. Sara chce zamówić pizzę. I chce flirtować, bo jest dzień miłości, a my nawet nie byliśmy na festiwalu. Ani razu. Zostaw go w spokoju. Nie, czemu wszyscy dzwonią do nich? Czemu wszyscy do nich dzwonią? Zrobimy sobie powtórkę z tego wesela po prostu na naszym wyjeździe wakacyjnym. Jeszcze nie wiem do końca, gdzie oni pojadą, ale... Czy ktoś chce mi powiedzieć, co tutaj robi ten kot? Czyj on jest? Albo coś takiego? Czy to jest Hala kot? Czy on ma jakieś... Czy to jest jego kot? Dlaczego on się nie dodał do rodziny? Czy ja coś pominęłam? Czy coś takiego? Czy ja ją mogę jakoś zaadoptować? Czy to jest ten sam kot, co on kiedyś miał? Mam ochotę tego kota trochę tak przygarnąć kodem, że tak powiem, bo wydaje mi się, że to jest jego kot. Ale nie chcę, żeby ona była tak jakby bezdomna, ani nic takiego. No i teraz mam dylemat. A co tu się dzieje? Czy on podda się w końcu z nami teraz? Już go nie obchodzimy, teraz z Shermanem tańczy. W porządku. Wiecie co, ja tego kota szybko dodam. Bo mi się wydaje, że to jest kot Hala, a ja byłam przygotowana, że dostajemy jego kota. Także teraz mamy. Dobra, jest dorosła. No dobra, w porządku. A nie, może to nie jest. Czekaj, może to nie jest jego kot. Ja to będę musiała sprawdzić na nagraniu. Czy to jest ten kot, co kiedy... Bo kiedyś pojechaliśmy do Hala, ten chyba jeden, jedyny raz, jak go odwiedziliśmy. I tam był dokładnie jakiś kot. I chciałabym się dowiedzieć, czy to jest ten konkretny kot. To może jeszcze, albo nie, już teraz nie. Chciałam kupić temu kotu jakieś tam rzeczy, miskę i tak dalej. Ale chyba na razie się czuje, ona na razie się czuje w porządku. Także już po weselu wszystko dla niej kupię. Próbuję być spokojna w związku z tą pomyłką. Ale przepraszam was ogólnie, że tak to wyglądało. Mam nadzieję, że ktoś i tak obejrzał te odcinki. Chociaż nie wiem, jakim cudem. Dobra, ludzie chyba będą już wychodzić i może to lepiej, bo no, impreza i tak nie wypaliła. Jeszcze sobie zagraję na gitarze, skoro byś chciała na przyjęciu zagrać. No dobra, ludzie już wychodzą, jest dopiero 20. To już ten wieczór panieński nawet dłużej trwał niż ta impreza, co za porażka. Dobra, idź sobie skorzystaj z łazienki, ja zaraz ogarnę Hala. Gdzie on się podziewa w ogóle? A, stoi sobie tutaj. A, ten tort w ogóle można schować. Bo chciał sobie kupić to. O, on w ogóle już jest dorosły. Ale tylko trochę jest starszy od Sary. Nie bardzo jakoś. Tutaj jeszcze Konstancja z Johnem stoją. Ale chyba zaraz
I proszę, jak sobie sami nie pójdą. Ten z tym wielkim ciastem idzie do lodówki. Kto tam gra? Aha, John wyciągnął gitarę. No dobra, to co? Pewnie będziemy tak przechodzić? O, jaki słodki jesteś. Wybaczam ci nawet to, że chcesz mieć 9 innych dziewczyn? Tak, 9 innych dziewczyn oprócz Sary. Nie, no ja po prostu jemu to zmienię takie szybko, jak to będzie możliwe. A na przykład jakbym zobaczyła u Sary to, to za ile punktów można kupić coś takiego? Okej, znalazłam. To jest za 10 tysięcy. Także nawet znośna ilość. Aha, on bo chciał to wszystko, te megafony i tak dalej, bo on jest tym buntownikiem. Ale no, w porządku. Aha, Sara idzie się zapoznać z kotem. To w takim razie, aha, może niech wyśle SMS-a do tej koleżanki swojej, Tori. Tak, to jest ta. Wyślij jej wiadomość i on by chciał się nauczyć gotowania. Trochę dziwnie tak, że... A, bo tu jeszcze w ogóle ta impreza trwa. Sorry, Konstancja, ale ci to wyłączam. No jeszcze mi się zepsuło radio. Nie. I nawet nie można go naprawić, bo jest takiej niskiej jakości. Ja szybko wejdę do trybu kupowania i ją posprzedaję te rzeczy. Łącznie z tym radiem. Chociaż na przykład te balony i to może zostawię w wyposażeniu, bo to się może jeszcze przydać. Stolik wraca do kuchni, tam gdzie jego miejsce. Proszę bardzo. A te... te kwiaty i tak dalej, co kupiłam, to chyba nawet sobie zostawię. Bo w sumie są spoko. Niech sobie rosną. Aha, i tutaj jeszcze stół niech wróci na miejsce. W sumie taki ładny ogródek się nam zrobił. Konstancja chyba idzie do domu. A, jeszcze sorry, zapomniałam, że trzeba tego kota kupić. Poza tym jakiś remont pewnie standardowo będę robić pomiędzy odcinkami, no ale żeby ten... ta kotka już miała swoje rzeczy, to od razu jej wszystko kupię. Nawet niech ma taką fajną miskę, żeby wiedziała, że Sara się o nią będzie troszczyć. Proszę, jaka piękna miska. Co tam jeszcze koty potrzebują? Drapak na pewno. Na przykład coś takiego. Nie wiem, czy mamy miejsca na to jakoś bardzo dużo. Może niech stoi w tym gabinecie. Na przykład gitarę przestawimy tam. O, będzie problem tylko jak będą mieli jakieś dziecko i będzie trzeba ten gabinet przearanżować, ale to jeszcze nie teraz. A pewnie do tej pory im powiększę trochę dom. Chociaż nie wiem, czy do tej pory mi się uda. Nie wiem, kupię tej kotce. Oliwii, tak, Oliwia się nazywa. Kupię Oliwce jeszcze zabawki takie w koszyczku. A, jeszcze trzeba kuwetę. Ale teraz oni tutaj wszyscy stoją, to nie wiem, czy mi się zmieści. Może taką samosprzątającą się. Na razie postawię tutaj, bo nie mam dostępu do tej łazienki. Dobra, weź ty wyjdź, Sara, stamtąd. I możesz się pobawić z nią w sumie, porozmawiaj. Co ja dałam? Aha, żeby podniosła. No może podnieść w sumie. A ty mógłbyś posprzątać. O, ale słodko. Ale to miło w sumie, bo on taki wiecie, normalnie taki, że chce flirtować ze wszystkimi i tak dalej. A chyba... O, słodki, straszny ten nastrojnik jest. Dobra, i czy się pobaw z tą kotką? Bo nie masz z nią jakiejś relacji dobrej, a wypadałoby, żebyś miała. Soku już pewnie nie będziesz pić, impreza też już nie wyszła. Co możesz sobie zrobić i chciałabyś rozmawiać z Roxy? Może kiedyś się uda. Ale teraz nagle mi się zmieniło z jednego sima do trzech, także będzie będzie ciekawie, czy wszystko tutaj ogarnę. A, tu kuwetę już mogę wrzucić do łazienki, proszę bardzo. Już sobie Oliwka może korzystać i trzeba jeszcze napełnić miseczkę. Proszę. Możesz się już przebrać, Sara, bo już nie ma co, już po imprezie. O, jakiś nowy strój mamy do pracy, spoko. A, ja sobie siadła na tą półkę. Możesz jej powiedzieć, żeby jednak tego nie robiła, bo... Wiesz, no, przygodę, no, może sobie w sumie skakać. No, może zostawię to bez komentarza po prostu. Ale możesz sobie z nią porozmawiać. Aha, poszła spać. Zmarnowane jedzenie, a bo on te ciasto wywalił. No, ono było nadjedzone. Przez ludzi. No dobra, jak taki jesteś, no to ci schowam. To weźcie sobie, nie wiem... Pogadajcie, postójcie, coś poróbcie. Już jest północ w sumie. Na razie żadne z nich nie idzie do pracy w ogóle przez najbliższe dni. Dlatego nie chcę im wydawać też całej tej kasy, no bo nikt nie pójdzie do pracy. Chyba, że będą dostawać i tak pieniądze za dni wolne. Ja na pewno będę musiała się zająć Halem i jego karierą, bo dopiero jest na poziomie drugim. Z partnerem ma chyba relacje takie sobie. A to ta Tori jest jego partnerką właśnie. A, rozumiem. No to z Tori się będzie musiał zaprzyjaźnić. A logika? Logikę też ma raczej słabą. Mamy w ogóle coś do robienia logiki? Chyba niekoniecznie. Ale Sara chyba ma jakąś logikę. A, bo ona to chyba z
tej pracy swojej dostaje te punkty. No dobra, to wy sobie możecie zrobić Barabara na przykład. Proszę bardzo. A ja sobie zamiast wami się zajmę kotem może, bo tutaj to zazwyczaj w trójce nie mam zwierząt, nie wiem dlaczego, jakoś często tego nie robię. W dwójce częściej mi się zdarza, ponieważ tutaj trzeba tymi zwierzętami się zajmować, w sensie trzeba, no, znaczy nie, w sumie nie trzeba, one takie samowystarczalne są przez większość czasu, ale no jednak można ich kontrolować. Dobra, ci skończyli już. Przydałoby się Sarze ogarnąć. A weźcie, nie idź już, idzie spać, bo już jest pierwsza w nocy. O, ale jesteś słodki. Dobra, jeszcze może nie idź, bo on... Ale ma do ciebie pytanie. Tylko czy nie jest zimno? 0 stopni. To może się chociaż przebierzcie w jakieś stroje wierzchnie. Nie wiedziałam, że jest taka interakcja nawet. O co chodzi? Myślałam, że idziecie gwiazdy oglądać. O, znowu robią Barabara. Spoko. Dobra, niech oni idą spać, bo... Już jest strasznie późno. Został ten telefon, a ja z kotem się pobawię. Proszę cię bardzo, możesz sobie iść do kuwety. Nówka sztuka, jeszcze nie używana. No i teraz Johna kot urodził. Kociaki, no super, ale już mam swojego własnego kota. Nazywa się Oliwka. Możesz sobie podjeść. Jeszcze coś, a jeszcze nie mamy żadnego takiego łóżeczka dla niej. Legowiska. W ogóle ten kot to ma tą kuwetę lepszą niż Sary cały dom. Ale w porządku. Skoro nie mamy żadnego legowiska, to może śpi sobie na tym drapaku albo na kanapie. W sumie czemu nie idź sobie spać na kanapie. Dobra, skoro już wszyscy są prawie ułożeni do snu, no teraz są ułożeni do snu, to ja wrócę do was rano. Dobra, jest 7 i Hal już sobie wstaje na śniadanie. Będzie jeść ciasto, bo sam nie chciał go wyrzucać. Znaczy, nie żebym ja była za jakimś marnowaniem jedzenia, ale te ciasto było takie trochę już nadjedzone. No ale skoro jemu to nie przeszkadza, to niech sobie wcina, a potem pewnie weźmie prysznic. Oliwka wstała niedawno. Jakoś nie wiem dlaczego, ale mam straszną frajdę z tej kotki. Przez całą noc gdzieś tam ją obserwowałam, co tam robiła, chociaż przez większy czasu spała akurat. Ale z samego rana jej wzięłam tą zabawkę i teraz się bawi. A Sara jeszcze dosypia, ale niedługo będzie wstawać. Chciałam ich wysłać dzisiaj na festiwal miłości, ale pada deszcz. I w sumie nie wiem, co z nimi zrobić w tym wypadku. Ale w sumie Sara by chciała pójść do galerii sztuki, więc może tam by mogli się przejechać. Do Hala dzwoni telefon. A kto dzwoni? Może to ta jego koleżanka Tori. Warto by było, gdyby z nią porozmawiał. A nie. Kopyć 6 ryb. Nie, zostaw to. Nie potrzebujemy czegoś takiego w tej chwili. Chociaż niby mają teraz sporo wolnego, no ale nie wiem, czy będziemy mieć czasu na to. Muszę wymyślić jemu jakiś sposób, żeby się uczył logiki, bo nie mamy nic do logiki, chyba że jakąś książkę by sobie kupił. A może mamy książkę do logiki u nas na półce na przykład? No, oczywiście, że mamy. A te inne jego książki to ja może wrzucę na półkę. A skąd on ma tyle dyplomów? I z uniwersytetu i z tego? A co w ogóle z uniwersytetu masz? Technologia. Sara nie ma żadnego kierunku ogólnie, chociaż można jej kupić ten dyplom, ale... Nie wiem, czy bardzo go potrzebuję, a się zastanawiałam nad tym, jak zaczynałam grę, czy chciałabym zacząć od studiów, ale stwierdziłam w końcu, że nie. Mam nadzieję, że... To by się pouczy w sumie tego trochę. Póki Sara jeszcze śpi, chociaż już i tak będzie wstawać, ale jeszcze się musi ogarnąć. Dobra. Myślę, że jak Sara i Hal będą mieli dziecko, to pewnie się uda pojechać z nim na studia, także to będzie raczej fajne. Myślę, że do tej pory jeszcze będę grać tutaj na naszej serii. Chyba, że mi się znowu zepsuje rozdzielczość, to może wtedy mogę nie wytrzymać. Dobra, Halowi idzie nawet dobrze, a Oliwka trochę jej spadło drapanie. To może idź sobie podrap, a potem może się pobawić może z Halem. Jak Sara jeszcze będzie jeść. No, on już prawie ten poziom kolejny wbił, ale ma dużo czasu, bo jeszcze ma no 3 dni, prawie 4 dni wolnego. Także na pewno ten poziom poprawi. Hal skończył. Nie, Oliwka skończyła, Hal jeszcze nie. Boże, Oliwka, miałam na myśli Sarę. Dobra, Hal skończył. Chciałbyś nauczyć umiejętności. I Sara też skończyła. To weź pójdzie sobie teraz na miasto może. Może najpierw do tej galerii sztuki, skoro Sara tak chciała tam pojechać. Będę musiała im kupić jakiś samochód, bo... Kiedyś Han miał taki fajny, teraz nie ma żadnego. No nie, znowu ta burza. Mam nadzieję, że Oliwka sobie poradzi sama.
Bez mojego nadzoru, ale chyba się bawi zabawką. A, uczy się łowiectwa, a to jest bardzo super. Te łowiectwo to jest super sprawa, także niech ona się uczy tego. To jest przydatne. I nam trochę zarobi pieniędzy przy okazji. Jakie parasolki same biegną. O, proszę, koleżanka nasza z imprezki przyszła. W ogóle cała nasza ekipa z imprezy tutaj jest. Jacyś inni ludzie też zresztą. No dobra, to weź sobie, co ty byś chciała robić w tej galerii. Oglądaj. No, poglądajcie sobie, może tutaj posiedzimy godzinkę czy dwie. Spędzicie sobie jakoś czas. O, mieć dobrą randkę. A na przykład chcielibyście, nie wiem, pójść do kina albo do restauracji, coś takiego. O 17 dopiero kino. On by chciał poznać kogoś nowego. To mu szybko może to zrobię, żeby mu się odhaczyło miejsce na pragnienie. Dobra, i chciał pójść na film. Obydwoje by chcieli nawet. O, Oliwka się nauczyła już tej umiejętności. Ja się pójdę nią zajmę, bo jestem strasznie jakoś zatroskana o nią. Pójdź sobie do kuwety może. No i możesz jeszcze pouczyć tej umiejętności. Oglądaj paprotkę. W porządku. Możecie sobie pooglądać jeszcze. Jak już tutaj jesteście na miejscu, to sobie pooglądajcie. Ty sobie możesz z Johnem. A pokaż, jakie masz koty do adopcji. Tak z ciekawości pytam, bo już mi naprawdę wystarczy, że mamy Oliwkę. Bo bym nie mogła. Oho, jaka słodka. Nie mogę wziąć kolejnego kota. Nie mogę wziąć kolejnego kota. Nie mogę wziąć kolejnego kota. Bo ja nie jestem ogólnie zbyt dobra w zajmowaniu się jakimiś strasznie dużymi rodzinami. Także jeszcze jak nam się pojawi dziecko i dwa koty, to nie wiem, czy bym sobie poradziła z tym. Także na razie odpuszczę. O, jest Roxy, ja bym chciała z nią rozmawiać. Czemu to wszyscy nasi znajomi są w tym miejscu? Rozmawiaj o ogrodnictwie. O, Oliwka już poziom drugi ma. Łowiectwa. Może sobie iść z Sary Szefem porozmawiać co najwyżej. Bo Sara z koleżanką rozmawia w tej chwili. Pytaj o pracę. Ciekawe, co ci powie. No dobra, taki dzień mają w sumie, że się poznają, z ludźmi trochę gadają. Potem niech on skoczy do łazienki. Już jest 15. Także niedługo pewnie będziemy zmykać na ten film. Może potem nawet jakieś jedzenie się uda pójść. Fajnie by było, gdyby była ładniejsza pogoda, to mogliby sobie gdzieś tam jakieś ładniejsze miejsce przejść. No ale w porządku. O, już poziom trzeci ma. I do hala ktoś dzwoni. Zaraz zobaczymy, kto to jest. A, jego przyjaciel. No porozmawiaj sobie z nim w sumie, czemu nie? No porozmawiaj. Może go jakoś zaprosimy do nas do domu w najbliższym czasie, bo... A to jakaś cała rodzina jest, nie znam ich. Aha, Roxy poszła do łazienki. No dobra, zaraz będziemy już iść na ten film. A jeszcze z Roxy by się chciała bardziej zaprzyjaźnić, ale to już może nie dzisiaj, nie? W każdym razie tego kolegę jego można by było zaprosić jakoś do nas do domu, bo Sara go w ogóle nie zna. Oni się chyba dobrze przyjaźnią nawet. Ja już ich wyślę tutaj na tą parcelę z tym kinem, bo zaraz się zacznie film. I pójdziemy sobie na przykład na ten film. Czemu nie? Brzmi trochę jak jakiś dramat czy coś takiego. Muzyka z dwójki tam gra w środku. Słyszę wszystko. Wszystko wychwytuję. Dobra, już po filmie i podobało mi się ogólnie, także to miłe. O, do notaria, od kiedy ty pracujesz w tej karierze? To ciekawa sprawa. Dobra, głodni oni są, także może niech pójdą sobie do tej fajnej restauracji. Kasę wydajemy dzisiaj. Trochę szalenie, ale co tam. Dobra, oni sobie zjedzą na zewnątrz. O, tutaj chyba jest ten kolega twój. A, bo on jest też policjantem, tak? Szefem w ogóle. Rozumiem. Co tam sobie wcinacie? Teraz zobaczymy. On ma chyba homara, a ona ma stek. W porządku. Jedźcie sobie, nie przeszkadzam wam. Chyba się trochę pogoda poprawiła. A nie, 0 stopni. Zmyliło mnie to, że obydwoje siedzą w krótkim rękawku. No i co, do domu potem wracajcie. Już nie czytaj tej książki. Aha, bo on jeszcze nie skończył. Bo on jeszcze nie skończył, ale już może niech kończy. Dobra. A co tam u Oliwki? O, zmęczona, biedna. Ale może niech sobie pójdzie, jeszcze zje. I zaraz ktoś się z nią pobawi. Ja o to zadbam. A, bo Sara już wróciła, to może wyś się pobaw z Sarą, zanim
Zanim Hal jeszcze nie wróci. Dobra, on już jest. Boi się ciemności? A czemu tak? A, bo on jest tchórzem. Ojej. Idź pościel łóżko, bo zaraz was tam wyślę do sypialni, tylko najpierw niech się Sara pobawi z oliwką. Nie chcę, żeby się uwąchała. Znaczy nie chcę ciebie wąchać. No już jej się poprawiło te nieumiejętności tylko... Nie, dobra, już jej się w miarę poprawiło. Nie czytaj, tylko idź do łóżka. I Sarę też już wysyłam, a Oliwka niech idzie jeść. No już, kończ. Kończ, Sara, już kończ. Dobra, spełniamy marzenia Sary jeszcze pod wieczór. Dlaczego kot nie je? Aha, bo drapie. Dobra, ci skończyli. No już jest północ, więc może niech on idzie spać, a Sara jeszcze tylko wyśle do łazienki i też do spania. Nie wiem, czy już to mówiłam, ale następny odcinek jej zmienię tą piżamę chyba, bo może coś na takiego bardziej doroślejszego. Zresztą już potem na ten odcinek następny będziemy na wyjeździe, więc starzeć się nie będą, ale zaraz po powrocie stamtąd już włączę z powrotem starzenie się. Także to będzie ciekawe. No i co, ja na dzisiaj będę już kończyć te nagrywanie, bo i tak nagrałam dwa odcinki. Obydwa w okropnej rozdzielczości, za co jeszcze raz strasznie was przepraszam, naprawdę nie wiem. Następny raz będę musiała po 15 razy wszystko sprawdzać, bo najpierw mi się zepsuło z tym dźwiękiem, bo najpierw parę odcinków temu nie zapisałam gry i wszystko straciłam. Teraz jeszcze był problem z tą rozdzielczością, po prostu nie wiem, okropne to jest. Bardzo się cieszę, że udał nam się jakoś ten ślub, fajnie. No i w następnym odcinku pewnie pojedziemy na wycieczkę, więc będzie na pewno ciekawie. No i co, dziękuję wam strasznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że było jakoś znośnie, mimo tych problemów technicznych. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia i cześć!